TV24, reporter Sky. Proszę Państwa, mamy jeszcze taki maleńki suplement, czyli coś, co wymaga szczególnej odwagi. Pan Dariusz, proszę się przedstawić. Komorowski. Pan Dariusz Komorowski, nomen omen, tak jak pan prezydent, a może wyślemy film nasz panu prezydentowi, który się też tym zainteresuje. Polecałbym. Jak to się stało, że znalazł się pan wśród protestujących na krakowskim przedmieściu w Warszawie? I jakie to później, bo to już będzie następne, drodzy Państwo, pytanie, jakie to wywołało skutki na dzień dzisiejszy? Opowiadać byłoby tu naprawdę, trzeba dość długo, bardzo długo. Spróbuję zawężyć się naprawdę w kilku minutach. Skupić się. Wieloletnie próby walki z bezprawiem doprowadziły do tego, że wcześniej, jeszcze przed katastrofą, mieliśmy zorganizować z organizacją Fundacja Obrony Praw Człowieka protest pod Urzędem Rady Ministrów, a miał się ten protest zakończyć pod Pałacem Prezydenckim, gdzie miałem, tu właśnie zaznaczam, oskarżyć o współudział Lecha Kaczyńskiego o zbrodnie pośrednio na moim synu Patryku. Dlaczego? Dlaczego? Już właśnie mówię, bo właśnie pierwszy raz, gdy ja siedziałem, Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości. Wiem, że bezpośrednio on nie odpowiada za to wszystko, co się wydarzyło. Ale czy, tak to miało... Czy do niego mogły dotrzeć te informacje? No, dlatego pani Ania Walentynowicz wielokrotnie mnie napominała, bym nie oskarżał Lecha, bo on Bogu ducha winny, on o tym nie wiedział. Dlatego, być może że w tej katastrofie, dlatego, że w tej katastrofie ofiarą była Ania Walentynowicz, ciężko mi o tym mówić, bo była dla mnie osobą, nawet powiem, bardzo bliską. Ja myślę, że dla nas wszystkich, bo dla mnie również miała przyjemność. Bardzo bliską, dlatego, bo... Znać panią Anię. Niejednokrotnie powstrzymywała mnie na duchu, gdy siedziałam po śmierci dzieciaka w więzieniu. Nieraz wisiałam na telefonie godzinami. A to jest dłuższy temat. Chodzi o to, jak znalazłem się później po tej tragedii tam pod tym krzyżem i dlaczego. Właśnie dlatego, że walcząc głównie o prawdę dla pani Ani, ku pamięci dla pani Ani, innych praktycznie nie znałem. Ta jedna osoba była mi najbliższa. Do czego doprowadziły te moje pobyty tam miesiącami, dzień po dniu. W aresztach? Nie, tam na krakowskim przedmieściu. Pierwsze ataki, tych właśnie służb były. Pierwsze moje pobicie, złamanie żebrami, to było 14 sierpień 2010. Proszę Państwa, swoistą nagrodą za to, że ten człowiek protestował w obronie słusznych spraw. Bo nie można sobie dopuścić jakichś takich myśli, które kreowane są przez jakieś media, już nie będę im robił tutaj reklamy. Kochani, tu chodziło o prawdę. I o tą prawdę, jak o krople wody, jak o kawałek chleba, na co dzień musimy walczyć. To właśnie o prawdę. Tak jak prawda smoleńska nie może ujrzeć światła dziennego, tak prawda w każdej sprawie, nie tylko w mojej, choć jest bardzo, bardzo rozległa, nie może ujrzeć światła dziennego. Jeżeli ktoś próbuje udowodnić, pokazać tą prawdę, to ta właśnie banda w togach wszelkimi sposobami robi wszystko, by tą prawdę zbrzechtać z błotem, że tak to nazwę. Powrócę do tego, że 14 sierpień złamane żebro, miesiąc później przy próbie wyciągnięcia mnie
przez policjantów, później dopiero dowiedziałem się, po cywilnemu, gdy wcześniej widziałem ich wielokrotnie jako prowokatorów, przyszli, nie okazując się niczym, próbowali mnie wyjąć z tłumu. Spotkali się z oporem, bo myślałem, że to zwykli po prostu przestępcy. Jest to nawet nagrane. Zostałem pobity tam. Po dwóch dniach uznano, że doszło do jakiejś pomyłki, że no niesłusznie mnie po prostu wyciągnięto stamtąd, chcąc osadzić. Na co są dowody oczywiście. 13 września mnie zatrzymano, 15 września po wyjściu złożyłem doniesienie do prokuratury o pobiciu mnie przez policję, dotkliwym pobiciu, po czym wylądowałem 2 tygodnie w szpitalu, mając skręt kręgów szyjnych, wstrząs błędnika na stałe, niedosłuch na prawe ucho 80 dB też na stałe, wiele, wiele innych urazów. Po czym pani prokurator dopiero 26 stycznia 2011 roku raczyła pierwszy raz mnie przesłuchać w tej sprawie, po czym umorzyła postępowanie, przesłuchując tylko jednego świadka z licznych świadków, których podałem. Co bardzo ciekawe, tu pani prokurator umarza sprawę właśnie, w której zostałem pobity dotkliwie. A tu mamy wyrok zaoczny. Skazujący. Skazujący na bezwzględne pozbawienie wolności na rok i 3 miesiące. I to są, drodzy Państwo, stalinowskie metody wymiaru sprawiedliwości. To jest skandal i dlatego musimy walczyć o to, aby były sądy obywatelskie, aby były ławy przysięgłych. Niech będzie sprawiedliwy sędzia, oprócz niego ława przysięgłych, która będzie orzekała, która powie, czy człowiek jest winien, czy nie, a sąd tylko ogłosi swój wyrok. Proszę, niech tylko, bo to jest istota właśnie, tej całej sprawy właśnie. Najpierw ja zgłaszam, że zostałem pobity, a później bezczelna policja, bandyci, po 2 latach oskarżają mnie, że ja rzekomo ich pobiłem. A co robili przez 2 lata? Że ja ich pobiłem i zaocznie sąd wydaje wyrok na pozbawienie wolności na rok i 3 miesiące. Jak może się to dziać, kochani Państwo? To daje do oceny. W normalnym, cywilizowanym kraju, gdzie w 1989 roku doszło do pewnych porozumień, gdzie było powiedziane, że umawiamy się na to, na to, na to. Czy myśmy się jako społeczeństwo umawiali na to, aby takie paranoje w wymiarze sprawiedliwości się mogły dziać? Proszę Państwa, moglibyśmy jeszcze dużo rozmawiać, ale na dzisiaj zamykamy ten temat i obiecuję Państwu, że jeżeli mnie się nic nie stanie i panu Dariuszowi, to do tematu wrócimy. Wołajmy, prośmy o sądy obywatelskie. Sędzia tak, ława przysięgłych tak. System wymiaru sprawiedliwości musi być zreformowany. TV24, reporterska. Jeszcze może słówko na sam koniec. Jak pan tu wspomniał, czy się stanie, czy się nie stanie. Co do mojej osoby, wielokrotnie były próby po prostu wykończenia mnie. Mam dowody. To nie, że są moje jakieś tylko opowiadanie o jakiejś wyamingowanej, no nie wiem. Coś, co człowiek mógłby wymyśleć. Mam paranoję czy coś. Mam dowody na wielokrotne próby pozbawienia mnie życia. Nie tylko zdrowia. I tutaj prokuratura powinna się tym zainteresować. Niezależni prokuratorzy i sędziowie, drodzy Państwo, jeżeli macie swoje sumienia w miarę czyste, to zainteresujcie się, bo na pewno, jeżeli ktoś z Was się odezwie, udostępnimy wszelkie dane. A dzisiaj temat już zamykamy. Dziękuję bardzo. Tylko jeszcze nie. Wrócimy do tematu, proszę Państwa, wrócimy do tematu, bo na pewno temat zbierze wiele jeszcze różnych głosów wśród naszych widzów. I będę wdzięczny. Jedno zdanie. W 2009 roku pani Arendt złożyła odpowiednie pismo. Kto to jest pani Arendt? Wtedy była wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Sprawiedliwości z PiS-u.
pani Arendt do pana Kwiatkowskiego, wówczas ministra sprawiedliwości, tak, prokuratora generalnego, złożyła odpowiednie pismo o objęcie szczególnym nadzorem nad moimi sprawami. Jeżeli pani Arendt złożyła o objęcie szczególnym nadzorem prośbę, to jako poseł, nie było to coś wymyślane. Złożyła taki wniosek na podstawie dokumentów. Na jaki podstawie... skutek tego był? Skutek był taki, że zniszczono protokół jednego zeznania dzieciaka ze sprawy rozwodowej. Pańskiego syna. Tak. Bo to było bardzo niewygodne, bo by musieli wszcząć postępowanie. Proszę Państwa, przepraszam, w tym momencie, ponieważ pan Dariusz ujawnia pewne fakty, ludzie, którzy będą to oglądali, ja mam nadzieję, że mogą być to sędziowie czy prokuratorzy, powinni z urzędu wszcząć postępowanie, poprosić o dokładniejsze dane pana Dariusza i wszcząć postępowanie, bo słyszymy tu o przestępstwie. Naprawdę, na dzisiejszy dzień zakończmy te dywagacje. Ja takowe pisma składałem w wiele miejsc. My panu wierzymy i wiem, że mógłby pan jeszcze wiele rzeczy tutaj o wielu sprawach opowiedzieć, ale zamknijmy na ten moment tą sprawę po to, aby oddać głos tym, którzy będą oglądali tą relację pańską i moją. Drodzy Państwo, jeszcze raz apeluję. Sąd przysięgły, obywatelski sąd przysięgły, czyli sędzia, który ogłasza wyrok na podstawie orzeczenia ławy przysięgłych, złożonej z ludzi społecznego zaufania. Winien, nie winien. Tak jak jest to w Stanach, bo jest to prawidłowe. Nie tak jak się to u nas odbywa. Kochani sędziowie i prokuratorzy, to jest również w waszym interesie, jeżeli chcecie mieć czyste sumienia. TV24, Reporter Sky.